oczywiście w karczmie. Jest bardzo mała karczma. Zbita z kilku desek. Z jednej strony jest kilka taborecików, na których siedzą spracowani wieśniacy. No i jest stół. I przy tym stole, niedużym, okrągłym, są trzy kufle. Przy tych kuflach siedzicie wy. Również zmęczeni pogodą, która na zewnątrz już rozkulała się na dobre. Kaczmarza nie ma. Pachnie tutaj bekonem. Jest ciemno, ponieważ ściany są już dawno smolone. Kaczma nie dość, że jest ciasna, to jest również mała, jest zadymiona. Kominek niewielki, gdzieś w oddali. To jest jedyne źródło światła, które tutaj daje niewiele i o wiele więcej daje dymu, który was gryzie w oczy. Nagle otwierają się drzwi. Ktoś z impetem wchodzi do środka z dużym, ciężkim, niebieskim płaszczem i zaczyna strzypywać wodę, która rozlewa się po całej kaczmie. Jak mówiłem, kaczma nie jest duża, tak więc kilka kropel spada na siebie. Jak zwracacie swoje głowy w stronę tej postaci, to zauważycie, że jest to kobieta. Blondyka, nawet całkiem ładna. Zdejmuje kapotę i mierzy ludzi w karczmie. Przez chwilę patrzy na wieśniaków, ale nie tych szuka. No i patrzy na was. Grupę trzech różnych, zupełnie odmiennych sobie ludzi. Co widzi? I w tym momencie mistrz gry opisał, w jaki sposób wygląda sytuacja. Opisał pierwszą scenę, w której umiejscowił graczy. I teraz oczekuję od graczy albo reakcji, albo opisu z ich strony. Ja zażądałem opisu i pytam się, jak wyglądasz. Opisu, no to w takim razie na krześle siedzi półelf. Ubrany jest w strój podróżny. Przy boku ma lutnię. Obok leży jego plecak ze sprzętem. Zwisa z niego lina. Strój jest raczej trochę skórzony, ale widać, że wcześniej był dość kolorowy. W końcu to bart. Ma długie, czarne włosy. Raczej ciemną karnację. No i wygląda na wesołego. Świetnie. Inżynier, kiedy kobieta spojrzała na ciebie, to co zobaczyła? Zobaczyła się do tego za stołem krasnoluda. O siwej brodzie, potarganych włosach, zakrywających większość twarzy. Jedynie oczy posmagane wiatrem zdradzały gdzieniegdzie ślady zmarszczek i zmęczenia długim już życiem. No i ostatnią osobą jest? Szlachcic, jest wysoki, ma bardzo wychudłą twarz, jest dość wstawiony, ale cały czas trzyma pion i udaje, że na ten kolejny puchar wina to jest pierwszy przecież. Ma brudkę, tutaj taką, że rzadką, i włosy zaczesane do tyłu, takim mętnym wzrokiem wodzi po sali. Ma rozpiętą koszulę, trochę już wina mu tutaj chlapnęło na tą koszulę, on dalej prosto siedzi, w ogóle się tym nie przejmuje. No i patrzę na kobietę i mówi, witam. Kobieta jest zdyszana, odkiwuje głową i podchodzi do tego waszego niedużego stolika. Niestety nie ma tutaj miejsca. Krople z jej płaszcza spadają na wasz stół, na którym stoją wasze kufle i rękielich. I mówi, panowie, musicie mi pomóc. Musimy ruszać natychmiast. I w tym momencie mistrz gry daje do wyboru graczom, co mogą zrobić. Tak? To jest taki moment, w którym musi coś się stać, musi się coś wydarzyć. I mistrz gry nie mówi, co robi postać. To postać sama decyduje, co zrobi. Oni mogą zrobić to cokolwiek. Zygnąć się ramionami, idź szalona kobieto, idź mi co zrobisz. Albo zwróć się do barmana, albo usiądź i opowiedz więcej o tym, albo o, ja już jestem spakowany, tak? Tak więc pytanie mistrza gry, co robisz? Piękna pani, spójrz jaka jest pogoda, na pewno chcesz teraz wyruszyć. Może lepiej zagrajmy coś dla tak pięknej pani. Wspaniała muzyka. I zaczyna grać na lutni. A ty jak się zachowujesz? Spoglądam na towarzysza, stwierdzam, ech, gór. Po czym zabieram olbrzymią łyżkę kaszy, biorę ostatni kęs, wrzucam od niechcenia łyżkę do miski, stwierdzam, jak trzeba, to trzeba, po czym wstaję z impetem. Z racji tego, że nie mamy teraz czasu rozciągać, no natomiast to może trwać, ona może ich przekonywać, ta rozmowa może trwać dłużej. Odgrywacz z pewnością chciałby tutaj jakiś romans może zacząć z tą kobietą, albo może też tak się
Mamy barda w drużynie. Natomiast załóżmy, że scenariusz jest w jakiś sposób tam rozbudowany. Ona prowadzi ich do osady. Okazuje się, że w osadzie giną wieśniacy, pierworodni, żeby być bardziej konkretni. Inni giną w lesie. Dowiedzieliście się tego w głównej chacie. Kilku wieśniaków, zwykle raczej kobiety, zebrały się, poprawiają swoje chusty i oczekują waszej decyzji. Czy wyruszycie do lasu, aby nam pomóc? A czy ktoś słyszał może, co jest w tym lesie? No i w tym momencie zaczyna się śledztwo, gracze się pytają, dowiadują się wielu rzeczy, ktoś znalazł mapę, ktoś wie, na jakich przełęczy trzeba się udać. Oczywiście tak. Jeśli spotkają osobę, która na przykład podejrzewają, że kłamie, albo posiada jakieś informacje i nie chce ich ujawnić, to w tym momencie pojawia się element losowy, który tak bardzo pojawia się niektórym graczom. Otóż każda postać ma swoją kartę postaci, każdy gracz ma swoją kartę postaci i tam jest napisane, że jeśli on chce wymusić od kogoś powiedzenie prawdy, to się różnie nazywa, przekonywanie, wymuszanie, zastraszanie, tortury. To on deklaruje, jak chce się zachować, to mówi, to ja chcę ją przekonać, żeby mi jednak powiedziała prawdę. Biorę ją, nie wiem, na litość, tak? I w tym momencie zamiast to odgrywać, możemy rzucić kością. Bierzemy kości do gry, kulamy i patrzymy, porównujemy wynik na kości, na liczbę, którą mamy na karcie postaci. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy udało się przekonać tą osobę, czy też nie. To samo tyczy się walki. Wchodzicie do podziemi. Jest tu mokro, ciemno, a wy zabraliście tylko jedną pochodnię. Na ścianach spływa woda. Obślizgła, zatękły zapach uderza wasze nozdrza. Pod waszymi stopami trzaskają skorupiaki. Biorę chusteczkę i przykładam do nosa. Typowe zachowanie dla szlachcica. Zauważcie, że nie każda deklaracja jest jakoś, nie wiem, ważna dla scenariusza, tak? Tu nie chodzi o to, że ja doprowadzam, czy zgadzacie się na przyjąć misję i wtedy gracze mówią tak, i później ja kontynuuję opowieść i później pytam się, a czy wchodzicie do podziemi? Tak, i ja kontynuuję. Nie, nie. Tu chodzi o to, żeby poczuć ten klimat, poczuć to miejsce. Jak jest się szlachcicem, no to trzeba zasłonić rzeczywiście chustą usta. Słyszycie kaparnę. Może jakiś mały strumyczek gdzieś tam po tych korytarzach płynie. Zastanawiacie się, co was tutaj sprowadziło i czy ci wieśniacy mówili prawdę. A może przyprowadzili nas tutaj w pułapkę. Czasami mistrz gry mówi to, co gracze mogą sobie myśleć. Żeby pobudzić emocje, tak? Oni teraz się zastanawiają, czy faktycznie to dobrze, że tu weszli, a może niedobrze, a może czas wyjść. Nagle wyskakuje coś, jakiś kształt. Trudno powiedzieć, co dokładnie. Zbliżaliście się do załuku i on jakby tam stał, jakby czekał. Jakby był wtopiony w tą ścianę i jak tylko się ruszyliście, wyskoczył na was. Kto idzie pierwszy? Czasami wykorzystuje się podczas gry mapki. Można ją rysować na kartce. Jak mówiłem, widzicie korytarze. I tu idą trzy postacie. I tu wyskoczył przeciwnik. Czasami takie mapki się rysuje, czasami się robi dużą planszę i ma się figurki, figurkami się przesuwa. Bart w mgnieniu oka wyciąga rapier i robi krok w tym, by lepiej przyjrzeć się na to, co mu programu. No i to jest idealny moment dla stratega, tak? To jest chwila, w której o tak, teraz ja będę grać. I strateg mówi, że się wycofuje, tak, wyjmuje rapier, bo ma brzydkie wyciągnięcie. Co robi inżynier? Wyjmuje. Inżynier wyciąga swoją własną konstrukcję, fuzję. O tak, szuka najlepszej. Ty wiesz, co ta fuzja zrobi w tym korytarzu? A ty nie będzie opadał przez tydzień. Nie szkodzi. To może być jedyna wasza szansa. Dobrze, tak więc wytłumaczyłem na pokrótce, czym są gry fabularne. Brawa dla graczy.